Moi drodzy, jest 17 lutego 2015 roku. Patrzę na mój dom i zastanawiam się, jak moja góra będzie wyglądała za rok, może za 2 lata. Kurczę, jak to będzie się dalej w takim tempie rozwijać, to aż fajnie pomyśleć, jak to wszystko może wyglądać. Może to będą jakieś wieżowce? No dobra. Na razie jednak musimy żyć chwilą i nie zwracać uwagi na to, co będzie w dalekiej przyszłości. Hej moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, 8 odcinku z serii Minecraft Cache World na moim kanale. Dokładnie tak, moi drodzy. Zaczynamy kolejny odcinek, to już jest 8 z kolei. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej was przybywa na mój kanał i rozwijamy się ciągle w przód, w przód. No i mam nadzieję, że dalej będzie taka aktywność, która jest dosyć wysoka, jak na mój kanał. No i lecimy, myślę, pokażę wam dzisiaj, co mam w planach. Zanim jednak zaczniemy cokolwiek budować, muszę wam coś pokazać. A dokładnie chodzi o to tutaj. Tutaj miał stać portal do Netheru, natomiast portalu tego nie będzie tu w tym miejscu, gdyż on się tutaj po prostu nie mieści, byłoby niesymetrycznie i w ogóle nie pasuje, bo tam za tą ścianą już jest normalnie poziom ziemi. Więc w ogóle by to tutaj nie pasowało. Okej, to się samo zamyka. Idziemy dalej. Zdobyłem, tylko ja nie wiem gdzie one są. Mamy tutaj 2 diamenty, które przyniosłem z wioski, tamtej wiecie gdzie. Tam, z tamtej wioski, która się teraz... Nie z tej strony. Z tamtej strony jest ta wioska, która się nie wczytuje w każdym razie. I mamy tutaj jeszcze 10 diamentów, które zdobyłem chodząc po cave'ach. I mamy też obsydian. Ten obsydian, który właśnie wykorzystamy do zrobienia, jak to się nazywało, portalu do Netheru. I jeszcze jednej rzeczy, czyli oprócz portalu Enchanting Table. Bo w sumie książki można łatwo sposób zdobyć, gdyż mamy tutaj 3 wioski niedaleko. Tam są biblioteki, więc spoko, tam możemy sobie biblioteczki pozabierać. Także już jesteśmy właściwie gotowi na 2 odcinki w przód. Jednakże dzisiaj żadnej z tych rzeczy nie zrobimy, ponieważ patrzcie tutaj jest. Tu jest magazyn. Ten magazyn, o którym mówiłem w zeszłym odcinku. Zrobiłem sobie takie coś, ale jeszcze nie mamy skrzyń. Dlatego skrzynię zaraz będziemy tutaj wstawiać i będziemy musieli też zrobić podłogę. Myślę, że to wygląda całkiem spoko. Jedyne, co mi martwi, to to, że wystaje to troszeczkę za górę. I będziemy musieli to od zewnątrz tam nadbudować dirtem, żeby to wyglądało jakoś naturalnie. Gdyż nie wygląda na razie naturalnie. Natomiast mam tutaj 30 skrzyń, resztę mam w skrzynce. Zaraz pójdziemy właśnie po te skrzynie. I tutaj jest cały stack. Ok, także jak widzicie, dużo skrzynek potrzebowałem. Weźmiemy sobie tak. I tak jak widzicie, mam już porobione miejsca na te skrzynie. A wstawiamy je po prostu w taki sposób. Bardzo łatwo. Mogliście taki coś już gdzieś u kogoś kiedyś widzieć. Dlatego, że no, szczerze mówiąc, tak jakby sposób ustawiania tych skrzynek jest dosyć popularny chyba, więc... Ja zrobiłem podobnie, jakoś oryginalnością się w tym momencie nie poświęcałem, no ale trudno, jak jest, tak jest. Tutaj na tych miejscach, na tych blokach będą w przyszłości te, jak to się nazywa, ramki na obrazek i tutaj będą właśnie podpisane skrzynki tymi ramkami na obrazki. Natomiast na razie jeszcze tego nie ma, ale to łatwo się robi, bo to się chyba robi z skóry i z patyków, albo coś takiego. Teraz zrobimy sobie jakąś podłogę. Ja tu już zacząłem w sumie jakiś projekcik robić, ale nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądać. Tak jak, podobnie jak sufit, ale troszeczkę inaczej, troszeczkę w większej skali. Tutaj będzie zejście na dół. I właśnie pod spodem prawdopodobnie zrobimy portal do Netheru, właśnie w tym miejscu, gdzie tu będzie też wejście. Przygotujcie się, moi drodzy, też, że te najbliższe odcinki będą o wiele krótsze niż zwykle były, gdyż po prostu wolę takie robić niż takie tasiemce długie. Znaczy, ja nie mówię, że 15-minutowy odcinek to był tasiemiec długi, ale
Zdecydowanie za długo to wygląda i zresztą nie chciałoby mi się tego oglądać, nawet jeżeli. Więc postaram się robić krótsze te odcinki, tak około do 10 minut. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, bo w sumie portal do Netheru chciałem zrobić, a nie wiecie po co mi ten portal. Do tego zaraz przejdziemy, tylko zrobimy sobie tą podłogę. Już wam zaraz powiem. Mam jeszcze do was jedną sprawę. Jeśli ktoś może mi odpowiedzieć na pewne pytanie. Jeśli ktoś wie, o co może chodzić. Przy 112-130 FPS-ach mam ścinki tak, jakby to było ze 20. Powiedzcie mi, jeśli wiecie, o co chodzi. Bo ja naprawdę nie rozumiem. I raz jest płynnie, a raz mam takie przycięcia, że tego się naprawdę nie wiadomo skąd to jest i trochę się tego nie da oglądać niestety. Zwracaliście mi też uwagę pod niektórymi filmami, że są mało płynne, ale ja nic na to nie poradzę. Ostatnio miałem tak, że nagrałem płynnie film, jak grałem było płynnie, a nagranie wyszło niepłynne i nie wiem czym to jest spowodowane. A teraz w ogóle mam i to niepłynne i nagranie prawdopodobnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Jeśli macie jakiś pomysł, jak naprawić. No i spadają mi te, skaczą mi te FPS od 100 do 50, ja nie wiem. Okej, podłoga wygląda jak wygląda. Mistrzostwo architektury współczesnej to nie jest. Aczkolwiek w ogóle tej nic współczesnego nie ma związku z tym. Generalnie, jeśli kiedyś będę miał jakiś lepszy pomysł na tą podłogę, to po prostu pozmieniam. Jest tu w miarę jasno, więc nie będzie problemu z ciemnością. A propos jasności, kolejna rzecz, czyli nasza farma, która tutaj się znajduje. Tak jak widzicie, sufit jest wszystko ładnie, pięknie zrobione. Generalnie nie wiem, czy to już było w poprzednim odcinku, prawdopodobnie nie. Tutaj mamy w suficie takie dziury. I po co są te dziury? W tych dziurach będą lampy, a właściwie jasnogłaz, który będzie nam oświetlał naszą farmę od góry, żeby po prostu swobodnie rośliny mogły rosnąć, bo na razie, tak jak widzicie, są te problemy. Jakimś cudem udało mi się zasadzić, ale one od czasu do czasu jeszcze znikają. Więc chciałbym tu jeszcze oświetlić, dlatego będziemy musieli wybudować portal do Netheru, żeby zdobyć jasnogłaz, ten, który będzie tutaj wisiał właśnie w tych miejscach. Także tym zajmiemy się już w najbliższym odcinku. Ewentualnie zrobimy też enchanting, bo mamy na to surowce. Generalnie co do tego, gdzie ten enchant będzie stał, to on będzie stał prawdopodobnie gdzieś tutaj. Założyłem sobie, że będzie stał mniej więcej w tym miejscu. A to po prostu zburzymy. Ja sobie to sprawdzę, jakby to mogło być, żeby tutaj nigdzie nie kolidowało. Bo to się robi jakoś 3 na 3 na 3. Czy tak by mógł być? No, teoretycznie by mógł. Można by to jakoś ładnie zrobić, żeby to jakoś wyglądało. Ewentualnie coś wymyślę. Tu by było wejście do tego enchanta i tu by stał na środku. Dobra, w następnym odcinku się pobawimy. Na razie nie wiem, chyba wszystko jest. Tak jak widzicie, tutaj w ogóle jest wszystko pięknie porobione. Wykończone, już nie ma nigdzie kamiennych ścian. Jest wszystko porobione. Długo nad tym siedziałem, aczkolwiek troszeczkę efekt to dało dobry. A w tym miejscu będzie metro, tam będzie szło metro. I metrem też zajmiemy się wkrótce. Nie wiem w jakim czasie wkrótce, to takie jest wyrażenie, jak wiecie. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Właśnie z tym magazynem związaną tam na górze. Nie, od dołu to tego nie będzie widać chyba, ale widzicie, wystaje takie coś tutaj, to tam się po prostu kończy magazyn, od góry to jest w ogóle widać sufit, więc tym będę musiał się też pobawić, żeby ten teren jakoś do tego dostosować. Tymczasem, moi drodzy, to tyle na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie więcej odcinków z Casha Worlda, to koniecznie piszcie w komentarzach. Bądźcie aktywni tak jak zwykle i jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, to radzę je nadrobić, no bo zawsze będziecie na bieżąco oglądając wszystkie poprzednie odcinki z serii Casha World. Ja się bardzo cieszę, jeśli je obejrzycie. No i tymczasem trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!